gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana rektora, serdecznie witam wszystkich państwa w tym winobraniowym tygodniu, który jest inny niż zwykle, specyficzny, bo Zielona Góra to stolica polskiego wina, więc jeżeli ktoś jeszcze z państwa nie miał okazji być na winobraniu, zapraszamy. Atrakcji cała masa, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Autoreklama była i do niej wrócimy na początek. Powiemy o może mniej przyjemnych sprawach, bo wczoraj konferencja dotycząca wyników badań w przylepie i ją zorganizowała marszałek Elżbieta Polak. A jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców marszałek postanowiła zlecić na koszt samorządu badania w niezależnym laboratorium. No i wyniki badań według marszałek Polak są powalające, tak wysokie są przekroczenia wszelkich norm. Pan podsumował działanie pani marszałek, miała być bomba, a wyszedł kapiszon. Kapiszon dlaczego? Dlaczego wyszedł kapiszon, panie redaktorze? Ponieważ pani marszałek przedstawiła wyniki badań wód popożarowych. To jest tak, jakbyśmy zbadali gaśnicę, co jest w środku, jak pan sądzi? Pan przyniósł gaśnicę wczoraj. Tak. Chciałem dać pani marszałek w prezencie, aby no, przestała robić takie rzeczy. No przecież wszyscy dobrze o tym wiemy, że jeżeli pali się magazyn z chemią, jest gaszony chemią i weźmiemy próbkę tego zmieszanego materiału, no to niech mi pan wierzy, no nie ma szans, żeby wyszło nam, że będzie coś dobrze. Przecież myśmy też od dawna o tym mówili. Ja byłem przekonany, że pani marszałek pokaże badania niezależne, jak ona to mówi, bo są niezależne, wszystkie są niezależne, przecież każda instytucja pracuje niezależnie, strażacy robią swoje badania, wojewódzki inspektor ochrony środowiska robi swoje badania, miasto robi swoje badania, działkowcy robią swoje badania i my się wszyscy oczekiwaliśmy całkiem czegoś innego. Stwierdzenie tego, że tak zwane wody popożarowe są skażone chemią, panie redaktorze, no, to już nie trzeba było nawet zlecać badań, myśmy przecież chyba na drugi dzień już o tym mówili. 2 sierpnia były zrobione badania, czy one są zbieżne i zadam panu to pytanie, właśnie z tymi służbami, z badaniami służb, panie redaktorze, przecież wszyscy o tym mówili, to od samego początku państwo. Przecież powtarzaliśmy, po to magazyn został otoczony workami z piaskiem, aby jak najmniej tego materiału popożarowego mogło się dostać gdziekolwiek poza obszar, na którym toczyła się akcja gaśnicza. Po to ponad 300 ton trocin dostaliśmy z firmy Stelmet, za co bardzo, bardzo dziękujemy firmie Stelmet, które posłużyły do utylizacji tej wody. Nie wiem, czy pan pamięta, przecież konwoje z policją, które wywoziły ten materiał, bo to jest po prostu fizycznie skazane. I myśmy o tym bardzo dobrze wiedzieli, więc pani marszałek przebadała to i mówi, że to jest skażone i no jeżeli to ma być bomba, no to przecież wszyscy o tym wiemy, że tam przecież w tym magazynie nie było nic innego jak chemia. No więc no, dla mnie jestem przerażony czymś takim, no bo jeżeli ktoś w ten sposób na bazie tego będzie budował narrację, że cały przylep, ja myślałem, że z działek będzie ta ziemia pobrana, materiały z jakiejś odległości, a nie bezpośrednio z tego, co się wylało. No, tam więc, było w 4 miejscach próbki pobrane. To były w tych ciekach wodnych, w którymi ta woda się pojawiła. W których pojawiła się woda popożarowa, o czym mówiliśmy, o czym zresztą już zaraz została pobrana tylko, bo tam na cieku wodnym powstały 3 tamy przez strażaków przygotowane, zresztą chwalone przez specjalistów. Jest tam pani marszałek, że akcja przygotowana bardzo dobrze i on uważa, że to, co zostało zrobione, zostało w sposób właściwy. Chwalił również za to nas, specjalista pani marszałek, że wypompowaliśmy tą wodę do specjalnych mauzerów, które zostały wywiezione do utylizacji. Chwalił nas specjalista pani marszałek, niezależny, za to, że wynajęliśmy już firmę, która dokonuje oczyszczenia tej wody. Chwalił nas również za to specjalista pani marszałek, że będzie następował proces remediacji, czyli badania gruntu i wymiany, ale to są wszystko elementy, które były przez nas już dawno mówione, to nie jest nic nowego, co miało być. Ja uważałem, że badania powinny być prowadzone już nie tam, gdzie my wiemy, że jest to. Tak jakbyśmy poszli do tego magazynu i sprawdzili, odkryli, że tam są jakieś zużyte rozpuszczalniki. No i wiemy, że te zużyte rozpuszczalniki wcale nie są zdrowe, więc jeszcze raz powtórzę. Woda pogaśnicza w każdym miejscu, w którym w Polsce jest pożar, w którym jest użyty środek gaśniczy, będzie elementem, który jest niebezpieczny dla zdrowia życia i będzie miał tam całą tablicę Mendelejewa, przekraczając wszelkie normy. I tu w każdym pożarze, nie tylko w naszym, nawet w domowym pożarze, kiedy płoną nam meble i użyjemy gaśnicy, jak płonie samochód, no to przecież wiemy, że to nie jest wszystko zdrowe, więc dla mnie jest to manipulacja totalna. A właśnie chciałem pana o to zapytać. Żeby stworzyć wrażenie. Co ma na celu publikacja wyników po blisko 1,5 miesiąca po wydarzeniu? Panie redaktorze, nie ma żadnego wyniku badań żywności ze strony pani marszałek, badań gleby.
W momencie, gdy państwo już półtorej miesiąca od tamtego wydarzenia zdążyli część działań związanych z likwidacją składowiska wykonać. Ależ oczywiście, tam zostało wypompowane bardzo dużo, ponad 100 mauzerów z wodą wyjechało skażoną i tak dalej, firma już tam dawno postawiła kontener i prowadzi, że tak powiem, oczyszczanie tej wody, więc to wszystkie działania... Tam są też prowadzone na bieżąco badania, jak rozumiem, oczywiście. Pani marszałek tam mówiła o kilku badaniach, my badań wody mamy chyba około 180 próbek w różnych miejscach pobrane, tu na bazie 4. Dlaczego to jest dla mnie manipulacja, jeżeli były 3 tamy, a badamy tylko przed pierwszą tamą, gdzie wiemy, że jest, że tak powiem, najwięcej. Tak? Dlaczego nie badamy za drugą, dlaczego nie badamy przed trzecią i za trzecią, żeby pokazać, że system zadziałał, że ta woda nigdzie się nie dostała, więc jest to dla mnie, no, to co powiedziałem, kapiszon i aż mi wstyd, bo to nie jest godne samorządowca coś takiego. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Przylepu dobrze wiedzieli o tym, że ten ciek na tym odcinku został skażony. To wynikało z sytuacji związanej z tym, że zakład posiada, bo to jest na terenie byłych zakładów mięsnych, posiada swoją własną kanalizację deszczową, niezależną od kanalizacji miejskiej, więc to się nie mogło dostać do miejskiej. Plan tej kanalizacji nie jest własnością miasta, bo to jest prywatna własność. I tam są dwa zbiorniki, do których wody deszczowe były odprowadzane. Zakład upadł już kupę lat temu, bo wiemy, że socjalizmu niestety nie przetrwały zakłady mięsne w Przylepie. I te zbiorniki deszczowe zostały przez kogoś zaadoptowane do jakiejś formy działalności. Ale było wiadomo, że tamta woda będzie. Niestety część tej wody dostała się do cieku, który nie płynie na co dzień. I tam też, więc w trakcie nawet akcja została przerwana, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że taka sytuacja ma miejsce, została przerwana na chwilę akcja gaśnicza. Dopiero zostały założone te tamy, które były wymieniane co kilka dni, aby nie przesiąknęły, bo to była słoma z różnymi elementami, która temu służy. Więc to wszystko było na bieżąco robione i myśmy od razu, panie redaktorze, o tym mówili, więc nie trzeba półtora miesiąca badań, żeby to stwierdzić. Przecież panie prezydencie, Myśmy stwierdzili to na drugi dzień. Ale strach w mieszkańcach zapewne gdzieś jeszcze z tyłu głowy pozostał. Powiedzieć, na jakim etapie jest likwidacja tego składowiska? Panie redaktorze, strach będzie strasznie duży, jeżeli usłyszymy, że widzicie, mówiliśmy, bo pani marszałek też użyła takiego sformułowania, widzicie, mieliśmy rację, mówiliśmy, że to wszystko tam, że was okłamują, że te wyniki są złe, bo taka gdzieś narracja z jej strony. Pani marszałek wzbudza panikę? Moim zdaniem tak i robi to celowo, świadomie. Kampania wyborcza rządzi się brutalnymi prawami. Próbuje też w pewnym sensie uwiarygodnić swoje działania, które były prowadzone w trakcie tego, kiedy mówiła, że nie należy wierzyć strażakom w to, co robią, a tu nawet jej ekspert potwierdził, że strażacy działali w sposób właściwy. Marszałek zadeklarowała na wczorajszej konferencji, że na usuwanie odpadów szkodliwych, niebezpiecznych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru zielonogórsko-nowosolskiego zostaną przeznaczone środki 17 milionów euro. Zdaje się, że pan dzisiaj wybiera się do marszałka. Tak, ja chcę tą umowę od razu podpisać, żeby tutaj, bo wiem, ale że wie pan może, może grać pani marszałek. Te 17 milionów euro to mogą być pieniądze, które są przeznaczone na inwestycje terytorialne. Właśnie już przyznane dla tego obszaru funkcjonalnego. Ale takich pieniędzy, takich pieniędzy nie ma. Po drugie, te pieniądze są już wydane. To jest tak, jakbym pani marszałek powiedziała w tej chwili, to wiesz co, zamiast obwodnicy południowej, która jest otwarta, to weź pieniądze, które służyły budowie obwodnicy południowej, czy weź pieniądze, które służą zakratowanym umowie na przykład na remont wiaduktu na zjednoczenie. No ja nie mogę zerwać umowy na remont wiaduktu. Pani marszałek zadeklarowała pieniądze na utylizację. Ja te pieniądze, mam nadzieję, że to nie jest pusta deklaracja, tylko prawdziwe słowo. Powiedziała 17 milionów, jeszcze powiedziała, że ja tych pieniędzy nie chcę, co już po prostu, panie redaktorze, czy znajdzie pan człowieka na świecie, który nie chce dostać 17 milionów euro? Ja rozumiem, że one nie są dla mnie, ale dla miasta, to przecież to jest jakaś kpina. Dla mnie to jest taka sztuczka wyborcza, aby pokazywać, że ja coś bardzo chcę zrobić. Tak naprawdę w tej chwili dostaliśmy od pani marszałek, zdaje się, że 100 tysięcy dla wszystkich OSP, które działają na terenie miasta. Dla porównania zakup jednego samochodu to jest 1 200 000, więc tak naprawdę to jest cała realna pomoc. Ja tylko mam prośbę do pani marszałek jedną. Nie chcę pomagać, ma do tego pełne prawo, ale niech nie przeszkadza, niech nie wprowadza paniki wśród ludzi, bo to, że wody pożarowe są skażone. Wszyscy dobrze o tym wiedzieliśmy, mówiliśmy od pierwszego dnia o tym. Jeżeli chciała zbadać, wydała środki, to ja myślałem, że ona zbada po prostu otoczenie magazynu, a nie to, co się w magazynie znajduje, bo to, że tam były środki chemiczne, to wszyscy dobrze o tym wiemy. Panie prezydencie. Więc mam nadzieję, że pani marszałek dotrzyma słowa, bo politycy powinni dotrzymywać słowa, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Jeżeli obiecała nam 17 milionów euro,
tak naprawdę nie nam, ale mieszkańcom Przylepu, to słowa dotrzyma. Ja o 10 udaję się z umową, która ma jeden paragraf. Województwo lubuskie przekaże do 17 milionów złotych dodatkowe na utylizację odpadów niebezpiecznych w Przylepie. Koniec. No to zobaczymy, jaka będzie reakcja. My także postaramy się z mikrofonem tam wtedy być. Zielona Góra kończy z przytupem świętowanie 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania przez miasto praw miejskich. Trwa winobranie, a po jubileuszu pozostaną trwałe ślady w postaci chociażby murali. Nie tylko murali, jest kilka tych elementów, które wzbogacą miasto, bo przecież pojawił się i pomnik Emmy, pojawiła się rzeźba Oskara Zięty, jednego z bardziej znanych na świecie designerów zielonogórzanina. Powstał mural Marii Rodowicz, kolejny. W tamtym roku mieliśmy okazję odsłonić mural Urszuli Dudziak. A w sobotę korowód winobrania. W sobotę korowód, w piątek odsłaniamy na murze aresztu kolejny mural, który tak naprawdę jest bardzo, bardzo duży i bardzo, bardzo długi, jeżeli można tak to nazwać, bo przecież to jest dziesiątki metrów, ale który pokazuje właśnie tą historię tych setek lat Zielonej Góry, więc oczywiście w sobotę korowód, w niedzielę na podsumowanie jeszcze mecz żużlowy o 14, więc koncerty muzyczne, wszystko co ktoś chce, no, ale najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że na winobraniu już jest coraz więcej winnic. W tym roku jest ich prawie 50, każda z nich ma około 6-7 gatunków wina, więc niech pan policzy, jeżeli chciałby pan spróbować każdego z nich, to zajmie to dużo czasu. Zielona Góra to stolica polskiego wina. Zapraszam wszystkich, bo myślę, że warto. Ja również uczestniczę w winobraniu w mniejszym stopniu, bo miastem kieruje w tej chwili jego mega fermentacja, obfitość. Bachus pierwszy, wspaniały, to on rządzi w tej chwili miastem do soboty. W sobotę na Korowodzie mam nadzieję, że uda mi się od niego uzyskać klucze dobra miasta i wrócić z powrotem do codziennych spraw. A pewnie będę żałował, tak jak wszyscy, winobrania, bo jednak zabawa jest przednia. To mówił prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.